W dniu dzisiejszym obchodzimy 50-lecie działalności Powiatowego Zespołu Szkół Placówek Specjalnych w Legionowie. Tak naprawdę początki szkolnictwa specjalnego na terenie Legionowa sięgają roku 1966. Wtedy powstawały klasy przy szkołach ogólnodostępnych. W 1968 roku w Legionowie została utworzona szkoła specjalna. Tu właśnie, w tym miejscu przy ulicy Jagiellońskiej. Stopniowo przez kilka lat szkoła zmieniała swoją siedzibę, ponieważ miała bardzo złe warunki lokalowe. Szkoła mieściła się w budynku również obecnego liceum ogólnokształcącego. Uczniowie musieli przechodzić na drugą zmianę. Szkoła również mieściła się przy ulicy Aleksandra Wilcza. Warunki cały czas były bardzo złe. Nie były dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W 1990 roku zapadła decyzja budowy szkoły specjalnej. Tutaj bardzo duża zasługa ówczesnej pani dyrektor świętej pamięci Danuty Słowik, która była jednym z inicjatorów, pomysłodawczynią Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. I tak w 1992 roku, w październiku, rozległ się pierwszy dzwonek w budynku szkoły specjalnej przy ulicy Jagiellońskiej 69, czy w tej części, w której aktualnie jesteśmy. W 1994 roku oddano do użytku salę gimnastyczną. Potrzeby stale rosły. Bardzo dużo dzieci na naszym terenie wymaga objęcia wsparciem i pomocą specjalistyczną. I w 2013 roku rozpoczął się kolejny etap rozbudowy naszej placówki. Powstało piękne, nowoczesne przedszkole, 4 sale z zapleczem sanitarno-magazynowym, a w tym roku nasz organ prowadzący, powiat legionowski, podjął decyzję o dalszej rozbudowie. Aktualnie trwa drugi etap rozbudowy. Powstaje nowy budynek. Na parterze będą sale przedszkolne, a więc nasze przedszkolaki ponownie rozpoczną edukację w nowym przedszkolu. Na pierwszym piętrze będzie ośrodek doradztwa i wspomagania rozwoju dziecka. Na drugim piętrze planowana jest poradnia. W salach, w których aktualnie uczą się dzieci przedszkolne, będą sale do arteterapii. Nasi uczniowie będą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, talenty pod okiem wyspecjalizowanych terapeutów w pracowniach plastycznej, ceramicznej i muzyczno-ruchowej. Cieszymy się bardzo, że możemy naszym wychowankom i uczniom oferować coraz lepsze warunki kształcenia i edukacji. Dzień dzisiejszy jest taką próbą podsumowania naszych wieloletnich dokonań, tego, co udało nam się rozwinąć i pomnożyć, to co poprzedni nauczyciele, dyrektorzy w tej placówce rozwijali. W dniu dzisiejszym również będziemy odsłaniać tablicę pamiątkową poświęconą pamięci pani dyrektor Danuty Słowik, która była dyrektorem tej szkoły w latach 1987-2003.